Piąte ognisko ptasiej gry. Daj spokój. Ptasiej grypy przedostał się do stada drobiu prawdopodobnie przez kontakt zwierząt z dzikim ptactwem. Główny lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski przypomina hodowcom z całego kraju o stosowaniu zasad bezpieczeństwa. Ptactwo może być zaizolowane od dostępu dzikim ptactwem. Jak jest kwestia magazynizacyjnych odzieży zdrowia? Do tej pory wszystkie ogniska wirusa od typu H5N8 stwierdzono w województwie lubuskim. Teraz także część Podkarpacia będzie borykać się z obostrzeniami eksportowymi. Prognozuje prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński. Miejmy nadzieję, że kraje europejskie czy rynki trzecie przede wszystkim podejdą do tego jako wyłączonego regionu. 75 15. Osoba, która pierwsza poprawnie udzieli odpowiedzi, otrzyma nagrodę książkową. Powtarzam, 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Numery te są także podane na stronie Prawe Książki. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Była to audycja z cyklu Czytać, aby być mądrym. Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radia Maria, szanowni państwo, zapraszamy w tej sytuacji Polski do modlitwy, bardzo gorącej modlitwy za ojczyznę, o to, żeby te głowy uspokoiły się, emocje, żeby uspokoić, żeby zacząć rozmawiać na argumenty, siła argumentu, a nigdy argument siły, przemocy, krzyku, wychodzenia na ulicę. Argument dobra wspólnego, argument prawdy, poszanowania drugiego człowieka i całego dziedzictwa, które ma na imię Polska. Można szybko zapalić Polskę, można szybko zniszczyć wszystko. Popatrzmy, co działo się chociażby w Jugosławii, jak szybko zrobili, czy w innych miejscach świata. Zapraszamy bardzo gorąco do Sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Módlmy się przez pośrednictwo Matki Najświętszej i świętego Jana Pawła II za Polskę. O godzinie 11.30 nowenna do świętego Jana Pawła II, o godzinie 12.00 msza święta za ojczyznę. Po mszy świętej dla wszystkich chętnych jeszcze cząstka różańca za ojczyznę. W naszym sanktuarium wszyscy, którzy możecie dotrzeć z Torunia, z okolicy, zapraszamy bardzo serdecznie. Są dwa autobusy, można dojechać pod samo sanktuarium, proszę państwa. To jest to, a kto nie może, bo jesteśmy w Polsce i w świecie. Módlmy się w naszych kościołach, w naszych miejscowościach. Koniecznie wszyscy do gorącej modlitwy, żeby te demony nienawiści odeszły od nas. Widać wyraźnie, że to jest, proszę państwa, walka duchów. Widać wyraźnie. Jest dużo dobra w Polsce, dużo dobrego się stało, a teraz widzimy wściekłość tego, który jest najgorszym, jest złem. Złem spersonifikowanym. Dziękuję za zrozumienie. Zapraszam. Poniedziałek, 19 dzień grudnia i nie ukrywamy, że te dzisiejsze aktualności będą poświęcone sprawom naszej ojczyzny Polski. Pierwszy nasz gość, pan minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Bardzo serdecznie witamy, panie ministrze, na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże. Szczęść
szczęść Boże. I no, pytanie, które dzisiaj stawiają sobie Polacy, ja myślę, że większość. Panie ministrze, jak się mamy czuć w Polsce? Co będzie dalej się działo w naszej ojczyźnie? Takie pytanie może za bardzo szerokie, no ale zadajemy sobie to pytanie Polacy i myślę, że pan minister nam pomoże odpowiedzieć. Tak, przede wszystkim chciałbym zapewnić i uspokoić słuchaczy Radia Maryja, że Polska jest krajem bezpiecznym. Mamy do czynienia z furią opozycji, która postanowiła zdestabilizować Polskę, podpalić Polskę. Dlaczego tak się dzieje? W mojej ocenie tak się dzieje dlatego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje nasz program, który został przyjęty przez naród w wyborach 25 października ubiegłego roku, a więc program 500+. Dziś pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przywracającą poprzedni wiek emerytalny, 60 lat dla pań, 65 dla panów. No i oni z tej opozycji mają świadomość tego, że my dalej będziemy zmieniać Polskę, w sensie będziemy dzielić sprawiedliwie owoce rozwoju gospodarczego. One będą trafiały również do tych średnio i gorzej sytuowanych, w odróżnieniu od czasów rządów koalicji PO-PSL, gdzie beneficjentami wzrostu gospodarczego były tylko wybrane grupy. A więc oni tracą przywileje, oni mają świadomość tego, że ich rola przywilejowana została skończona. No i mają też świadomość tego, że za 3 lata w sytuacji takiej konsekwentnych działań rządu Prawa i Sprawiedliwości oni po prostu przegrają wybory. Już dziś wystarczy spojrzeć na sondaże PO z N kropką, bo to jest taka partia, która ma symbol N z kropką. W sumie mają niższe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. Stąd te awantury, stąd ta furia, stąd ta agresja. Oni mówią, że bronią demokracji, ale przecież czy blokowanie mównicy sejmowej, czy blokowanie fotela marszałka Sejmu to jest działanie demokratyczne? Nie, to jest właśnie zaprzeczenie demokracji. Zresztą ja tak to widzę. Słowo blokowanie, słowo blokada to jest takie słowo charakterystyczne dla opozycji. Oni chcieli blokować Marsz Niepodległości, ostatni, nie udało im się. Oni chcieli blokować 80. miesięcznicę tragedii smoleńskiej, też mówili, że będą blokować. Nie udało im się. 13 grudnia mieli wyprowadzić dziesiątki tysięcy ludzi na ulicę Warszawy. Okazało się, że ponieśli porażkę. Frekwencyjna dla nich to była bardzo dotkliwa porażka. Więc teraz przypuścili atak w Sejmie. Dlaczego? Dlaczego właśnie w piątek? No otóż po pierwsze dlatego, że był omawiany budżet na rok 2017, a po drugie była omawiana ustawa zabierająca nienależne przywileje UBE-kom, funkcjonariuszom SB. I to były te dwa powody, ale chciałbym podkreślić, że zarówno budżet, jak i ta ustawa deubekizacyjna zostały przyjęte przez Sejm legalnie, według procedur, zgodnie z konstytucją, zgodnie z regulaminem Sejmu, a więc ten atak był atakiem, który im się nie udał. A jeszcze wczoraj też, mówię o tym blokowaniu, cała seria blokad, wczoraj chcieli zablokować Wawel, tak żeby premier Kaczyński nie mógł pójść na Wawel i pomodlić się przy grobie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, swojego brata. Jak to można nazwać? Co to jest, żeby nie pozwolić najbliższej rodzinie do tego, żeby nie mogła pomodlić się przy grobie swoich najbliższych? Co to za kultura? To na pewno nie jest europejska kultura, to na pewno nie jest europejska cywilizacja, to jest barbarzyństwo. No ale oni tak działają. Kiedy popatrzymy na to, co robią w Sejmie, na tą blokadę, na ich aroganckie zachowanie, na ich napastliwe zachowanie, na ich agresję, to można powiedzieć tak, słynęła przedtem z tej agresji samoobrona, ale samoobrona w porównaniu z nimi to wersa. Tak, no właśnie, to określenie bardzo tutaj dobrze pasuje, ale panie ministrze, pan jest tutaj tego świadomy, może tak przypomnę dla słuchaczy, bo sobie wypisałem, przygotowane 1000 kanapy, przynajmniej ponad 1000. 13 grudnia już rejestracja manifestacji tej, która miała się odbyć 16. Przyjazd Donalda Tuska z Brukseli, który mówi o kolejnym polskim grudniu. Potem także instrukcja gdzieś w internecie, jak dokonać puczu. Kładący się młody człowiek, były pracownik telewizji przed dymem ze świecy dymnej, potem także uśmiechnięty
były prezydent Komorowski mówi, że dobrze się dzieje, dobrze, że tu jestem i tak dalej. To są znaki przygotowanej, konkretnej, prawda, akcji, konkretnego działania. Oczywiście. To było zorganizowane, to było przygotowane. To nie byli ludzie, którzy spontanicznie przyszli, tylko przeszkoleni. Wśród tych, którzy w Warszawie blokowali Sejm, wyjście z Sejmu, zostali rozpoznani aktywiści Antify. Antifa to jest taka lewacka organizacja międzynarodowa, która kilka lat temu próbowała blokować Marsz Niepodległości. To Niemcy wtedy przyjechali z Antify i na Nowym Świecie zaczęli bić Polaków z grup rekonstrukcyjnych, a więc Polaków przebranych w mundury historyczne Wojska Polskiego. No to widzimy, że tak jak ojciec powiedział, to wszystko było przygotowane. Proszę zwrócić jeszcze uwagę na to, że ta manifestacja w Warszawie w nocy z piątku na sobotę, ona została rozwiązana o północy. O trzeciej wyjeżdżała pani premier, wyjeżdżali politycy Prawa i Sprawiedliwości, a ci ludzie rzucali się pod koła samochodów. Czy zwykły człowiek tak robi? Nie, to robią ludzie przeszkoleni, wiedzący, że tak można wywołać jakąś awanturę. No a rzeczywiście bardzo charakterystyczny był przykład tego człowieka, który, to obnażona została ta prowokacja poprzez nagrania telewizyjne, który sam położył się na jezdni. Bez dramatyzmu było wielkiego, bo tak się kładł jakby na plaży, prawda? Tak, to było wszystko, wyglądało to na zaplanowane. Położył się, rzeczywiście, jak ojciec powiedział, jak na plaży, świeca dymna. Zarejestrowały to kamery tak, żeby nie było widać, jedne kamery, żeby nie było widać, kiedy on się kładzie. Potem to dano na zachód, żeby powiedzieć, że to gaz, rzekomo gaz łzawiący spowodował, że on był tak poturbowany. Ktoś tam podchodził, też to było wyreżyserowane. Sprawdzał jego puls, że on jest tak bardzo poszkodowany, a za chwilę okazuje się, że wstaje o własnych siłach i sobie odchodzi. Czyli to był teatr zorganizowany, żeby szkalować Polskę, żeby szkalować rząd na arenie międzynarodowej. To było tak zrobione, tak przygotowane. To kłamstwo zostało obnażone dzięki telewizji polskiej, dzięki mediom, dzięki temu, że można było pokazać cały ten proces teatralnych zachowań, wyreżyserowanych zachowań. No bo głupi by uwierzył w to, że chodziło o zamknięcie dziennikarzy i ich wolności, bo przez 16 grudnia, ostatni dzień pracy Sejmu, tutaj głosowane, tutaj miały być ustawy, budżet się, jak mówią ekonomiści, domyka, ustawy są, prawda, napisane, tylko przegłosowanie, zamknięcie dnia i mamy przerwę już do nowego roku. Wszystko, przygotujemy się do świąt, wszystko idzie normalnie, że tak powiem, jak życie ma iść w Polsce. No ktoś czuł, że to ktoś, te siły czuły, to jest ostatni moment, że coś jeszcze można w tym starym roku uczynić, prawda, żeby nie zostać przysypanym tutaj tym piaskiem historii czy czasu przeszłego. Opozycja dążyła do tego, żeby zablokować uchwalenie budżetu, żeby doprowadzić do paraliżu państwa. Dlaczego chcieli zablokować budżet? No bo budżet jest dobry. Budżet zapewnia finansowanie chociażby podwyższenia płacy minimalnej do 2000 zł. To jest decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości. Do wprowadzenia minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę 12 zł. To też decyzja Prawa i Sprawiedliwości, mająca swoje oparcie w budżecie. 40 miliardów złotych przeznaczył rząd Prawa i Sprawiedliwości na świadczenia rodzinne w budżecie na rok 2017. Z tego 23,5 miliarda złotych na program 500 zł plus. Mamy najniższe bezrobocie od 25 lat. Przywróciliśmy, jak już mówiłem, dziś pan prezydent Andrzej Duda podpisał poprzedni wiek emerytalny. Podwyższyliśmy emerytury i renty. Są bezpłatne leki dla seniorów. Są podwyżki dla nauczycieli. Są podwyżki dla policji. Program modernizacji służb mundurowych. Dziś otwierałem kolejny posterunek policji. To już był 35 i 36 posterunek policji. Rząd koalicji PO-PSL posterunki policji likwidował. Ludzie nie mieli do kogo pójść wtedy, kiedy czuli się zagrożeni. Rząd Prawa i Sprawiedliwości posterunki przywraca. Program modernizacji służb mundurowych to ponad 9 miliardów złotych na 4 lata rozłożone w trzech
zakresach. Po pierwsze właśnie pieniądze na infrastrukturę, żeby te posterunki policji przywracać, żeby one mogły funkcjonować, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, ale jednocześnie, żeby bezpieczeństwo było zapewnione. Drugi komponent to jest nowoczesne wyposażenie dla policji. No i trzeci komponent to są podwyżki wynagrodzeń dla policjantów. Nie tylko ta ustawa dotyczy policji, ta ustawa dotyczy także straży pożarnej, ta ustawa dotyczy także straży granicznej, a więc służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Stąd ten atak na budżet. No więc no, tak to wygląda. Taka wściekłość, taka furia. Jak oni się zachowują? Wczoraj były prezydent Komorowski kpił sobie taki rechot, bo to nawet taki nie śmiech, tylko rechot z tego, że pani profesor Krystyna Pawłowicz, kiedy wychodziła z Sejmu, została zaatakowana przez właśnie tych demonstrantów popierających opozycję. Powiedział były prezydent Komorowski, że czuł satysfakcję. Jak to można nazwać? Jak takie zachowanie można nazwać? A jeszcze jedna rzecz. Jak ocenić taką postawę posłów? To są funkcjonariusze publiczni. W naszej ocenie doszło do złamania prawa. Tą sprawą powinien się zająć prokurator. I prokurator zajmie się też sprawą związaną z blokowaniem Sejmu, ze złamaniem prawa przez tych demonstrujących. Zostało wylegitymowanych ponad 180 osób. Oni wszyscy będą mieli do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. W Polsce prawo musi być przestrzegane. W Polsce musi być ład i porządek. Polska jest krajem bezpiecznym. Udowodniliśmy to, że Polska jest krajem bezpiecznym podczas Światowych Dni Młodzieży. Pielgrzymi z całego świata przyjechali na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem i doświadczyli tego, że Polska jest krajem gościnnym, jest krajem bezpiecznym. Opozycji to się, jak widać, nie podoba. Oni skalują Polskę za granicą. Oni próbują podpalić Polskę, ale im to się nie uda. I panie ministrze, podziwiać też cierpliwość służb, szczególnie policji, bo to naprawdę oni aż się prosili o to, żeby jakaś tam gdzieś pałka wyszła i raz czy drugi była użyta, ale tu byłoby woda na młyn, byłyby zdjęcia, media, wszystko poinformowane. Tak samo gdyby Straż Marszałkowska zaczęła wynosić posłów, bo przecież miała tak do tego prawo, to też byłoby to, prawda, tutaj pokazane, użyte wszystkie siły, żeby pokazać, że w Polsce już jest demokracja całkowicie, prawda, zadeptana, zniszczona, więc podziw dla służb, bo łatwiej jednak środki, łatwiej jest, że tak powiem, nie jestem policjantem, ale myślę, że przesuwać takiego 100-kilogramowego, prawda, osobnika, jest to trudną sprawą, jeżeli nie ma się innych środków, ale ta cierpliwość była. Proszę ojca, zmieniło się podejście policji. To jest zasada, którą staram się, myślę, że z sukcesem, realizować podczas odpraw z komendantami policji. Policja ma być służebna wobec ludzi. Policja ma pomagać ludziom. No, taki tragiczny wypadek zdarzył się w niedzielę nad ranem. Otóż sierżant sztabowy, pan Piotr Gąsiorek, jechał na służbę. Tu pod Warszawą. Zauważył, że w rowie jest samochód. Zatrzymał swój samochód, pomagał wydostać się kierowcy tego samochodu. No i niestety kolejny przejeżdżający samochód wpadł w poślizg i w wyniku odniesionych obrażeń policjant zmarł. Ale mówię o tym przypadku, to był bohater, to było zachowanie takie, jakie należy wpajać policjantom. Policjanci, kiedy przystępują do służby, składają przysięgę, że będą służyć z narażeniem zdrowia i życia. Ten wypadek skończył się tragicznie, ale przecież to jest tak, że wiele takich przypadków kończy się uratowaniem zdrowia i życia. Ta rodzina oczywiście została otoczona opieką. Wdowa, dzieci, ale pokazuje, że na tym polega etos służby, że ryzykują policjanci własne zdrowie i życie, żeby chronić życie i zdrowie innych. Tak samo jest z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, Straży Granicznej. To jest ta zasada właśnie służebności wobec innych. Ale czy tak było przed laty, kiedy rządziła koalicja PO-PSL? No nie, tak nie było. Wszyscy pamiętamy, co się działo podczas marszów niepodległości.
jak dochodziło do burt, jak dochodziło do utarczek. Były szef CBA Wojtunik podczas tej konsumpcji ośmiorniczek razem z byłą wicepremier Pieńkowską mówili o tym, że była prowokacja policji podczas Marszu Niepodległości, kiedy to podpalono budkę przy ambasadzie rosyjskiej. A inny przykład, akcja Widelec, kiedy to aresztowano tych wszystkich, którzy byli na ulicach. To było po meczu Legii z Warszawa, z Polonią Warszawa. No więc znowu mieliśmy do czynienia z brutalną siłą, która, bo chodziło tu o jakieś cele polityczne rządu PO i PSL. Policja za rządów Prawa i Sprawiedliwości działa inaczej. Chcę to jeszcze raz podkreślić. Światowe Dni Młodzieży są tego dowodem. I podczas Światowych Dni Młodzieży, w moim głębokim przekonaniu, doszło do pewnego przełomu. Otóż wówczas spontanicznie pielgrzymi dziękowali policji za służebną postawę. To jest niewątpliwa wartość. To jest niewątpliwa wartość. I na tym polega właśnie demokracja. Nie na tych przykładach, które pokazywałem z czasów rządów koalicji PO-PSL, kiedy policja była wykorzystywana do politycznych działań przez ówcześnie rządzących. Tylko właśnie na służebności. Na tym, że otwieram, przewracam posterunki policji zlikwidowane za rządów koalicji PO-PSL. Na tym, że zmieniłem rolę dzielnicowego. Dziś dzielnicowy jest odciążony od działań biurokratycznych i zajmuje się kontaktem z ludźmi. Wprowadziłem mapę zagrożeń bezpieczeństwa, tak żeby każdy anonimowo przez internet mógł zgłosić sytuację zagrożenia. Oczywiście nie wszyscy mają dostęp do internetu. Jeżeli nie przez internet, można przyjść, jest odtworzony posterunek policji, są tam policjanci, są dzielnicowi, można porozmawiać, można przedstawić swoje uwagi i wtedy jest realne bezpieczeństwo. To jest właśnie zadanie, które wykonuje. Tak naprawdę. Panie ministrze, to modlimy się też za ojczyznę. Polska na pewno będzie istnieć, tylko pytanie, czy właśnie PO i kody, nie kody dadzą nam przeżyć spokojnie święta, bo dla niektórych tak się wydaje, to święta te chrześcijańskie, katolickie są czasami męczące, prawda? Bo trzeba gdzieś tą atmosferę gdzieś żyć, że wszystko jest pozamykane, więc może jakaś taka zabawa, ale to chyba nie jest zabawa, bo to jest bawienie się bardzo nieostrożne. Mamy nadzieję, że zrozumieją, bo też i dziennikarze, ta część, że są od przekazywania wiadomości, a nie od, prawda, podżegania, że też to zrozumieją, że dojdzie do tych spotkań ważnych, owocnych i że tak naprawdę no, będzie zrozumienie społeczeństwa, o co tak naprawdę chodzi, że tutaj nie chodzi o to, że ktoś tam nie może wejść, dziennikarzy do Sejmu, że tylko po prostu chodzi o zmianę bardzo konkretną Polski, która miała się dokonać 25 lat temu. Bóg zapłać za modlitwę i proszę o pamięć w modlitwie, bo to jest wielka siła, która pozwala nam przeprowadzać to wszystko, o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej i to wszystko, co realizujemy. Ale proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedno. To też jest dziedzina mojej odpowiedzialności jako ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zamachy terrorystyczne na zachodzie Europy. Ta polityka multikulti. Odchodzenie od naszych korzeni chrześcijańskich. A w Polsce jest bezpiecznie. Ja mówię wprost o zagrożeniach związanych z falą migracji muzułmańskiej do Polski, o zagrożeniach związanych z terroryzmem. I ja temu przeciwdziałam. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie realizuje tych decyzji, które podjęła Ewa Kopacz i rząd koalicji PO-PSL o przyjmowaniu emigrantów muzułmańskich do Polski. Polska jest bezpieczna. Po raz trzeci odwołam się do Światowych Dni Młodzieży. Polska jest bezpieczna i tego doświadczyli wszyscy, którzy do Polski przyjechali. Mimo tych kłamstw, jakie się teraz ukazują w gazetach na zachodzie Europy, właśnie opartych o te teatry, tak jak rozmawialiśmy o człowieku, który się położył na jezdni i wstał, no te materiały ukazały się na zachodzie Europy kłamliwie, pokazując, że on był rzekomą ofiarą tego, co się wydarzyło w nocy z piątku na sobotę. To mówię o tym, żeby pokazać, że ci ludzie, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży, doświadczyli, wiedzieli i oni wiedzą, oni przekazali swoim bliskim, swoim rodzinom, jaka piękna jest Polska i jak bezpiecznym krajem jest Polska. U nas
pod rządami Prawa i Sprawiedliwości nikt nie będzie choinek wynosił z miejsc publicznych, czy nie będzie zdejmował krzyży, żeby nie urazić muzułmanów. No, a to się dzieje przecież na zachodzie Europy. To jest na porządku dziennym na zachodzie Europy. My tą falę zatrzymaliśmy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości tą falę zatrzymał. Dlaczego? Dlatego, że my słuchamy ludzi, my słyszymy, co ludzie do nas mówią i my jesteśmy sługami. Tak, minister to sługa, a więc my realizujemy to, do czego nas zobowiązali ludzie. Tak jest. Panie ministrze, dziękuję bardzo za informację, za relacje, za te też słowa takie pewnego spokoju, uspokojenia, ale z drugiej strony też wiemy, że, no, że trzeba być też ostrożnym, to znaczy też, że teraz bać się sprawy, z drugiej strony patrzeć, ale z drugiej strony no, nie dać się manipulować, bo to jest bardzo ważne w tym momencie. To jest rzeczywiście niezwykle ważne, a ja korzystając z okazji, bo pewnie jeszcze nie będziemy mieć możliwości właśnie rozmowy na antenie Radia Maryja, chciałbym złożyć wszystkim słuchaczom Radia Maryja, całej rodzinie Radia Maryja, najszczersze życzenia błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Bóg zapłać, panie ministrze, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie ludzi. Szczęść Boże. Naszym gościem pierwszym był pan minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Błaszczak. Dziękujemy, za chwilę kolejna rozmowa. Kilkakrotnie co najmniej podejmował próby prowadzenia
posiedzenia Sejmu, mimo zagłuszania, mimo tego, że oni siedzieli tam przy trybunie i mimo tego, że trzech, jakiś pan Mejstowicz, jeszcze ktoś, co najmniej trzech posłów stało przy nim, przy krześle, potrząsali tym krzesłem, przekrzykiwali go do jego własnego mikrofonu. Także on kilka nawet poprowadził w takich warunkach głosowań, ale potem już zarządził przerwę. I to nie jest tak, że został pan Szczerba po takim jednym głupim stwierdzeniu, kochany panie marszałku. To jest ewidentne, były prowokacje, dlatego że on wielokrotnie wchodził na trybunę, zapowiadany czy nie, na mównicę i uniemożliwiał prowadzenie tego postępowania. No i tak uważaliśmy, że jest za delikatny, że powinien ostrzej zareagować. No więc jak już było naprawdę, to już było pośmiewisko, już on się drwił z marszałka, to już naprawdę nie można było tego oglądać. Dopiero wtedy wykluczył go z posiedzenia. Także widać, że im się to nie udało, bo uchwaliliśmy jednak ustawy, no ale widzimy teraz już, że coraz więcej faktów do nas dochodzi, że na przykład na czas, że to cały czas gdzieś się tli, tam gdzieś jakieś dowództwo, jakieś kierownicy tym kierujący są i działają. No zapowiedział to zresztą jeden z tych chłopaków, który dopowiedział, że on za no, tyle lat miał na pewno jakąś wysoką emeryturę, ale powiedział, że za 2000 to na pewno nie przeżyje. Jeszcze powiedział, że bój to nie jest nasz ostatni. No więc widać, że oni są zorganizowani. Wiemy, że mają po domach gdzieś broń, pistolety, bo ten jakiś Mazurkiewicz, czy ktoś taki właśnie też wzywa, mówi, koledzy, mamy broń, której nie zdaliśmy, więc tutaj musimy zawalczyć. No ale widać, że to się cały czas jeszcze tli, dlatego że ci ludzie ośmieleni, tam taka chuliganeria młoda, ci posłowie, oni cały czas siedzą, okupują ten salę sejmową, nie chcą wyjść z niej, mimo oczywistych obowiązków opuszczenia i nielegalności działania, dlatego że kiedy nie ma posiedzenia Sejmu, to sala musi być zamknięta i mogą tylko upoważnieni pracownicy sekretariatu wejść na salę. A to wszystko jest spowodowane... Jeszcze tak? A propos tego sygnału telewizji, powiem pani taką informację, w Polityce tutaj czytam, że kluczowym rozgrywającym w spółce Emitel, która nie nadawa sygnału TVP, wtedy jest Witold Graboś, człowiek bliski SLD i PO. Był członkiem PZPR, senatorem SLD, członkiem Rady Radiofonii i Telewizji. W Emitelu to są sama agentura komunistyczna, tam jest naszpikowane dzisiaj rano słyszałam. Więc to się i oczywiście tylko i to, że w czasie już potem przemówienie pani premier, właściwie jest na obszarze całej Polski, jest punktowo, jest uniemożliwione, jest słuchanie, a to jest oczywiście efektem tego, że PO, AWS i PO rozprzedawały to wszystko w ciągu ostatnich lat i właściwie ta struktura strategiczna Polski, która jest konieczna dla zabezpieczenia bezpieczeństwa państwa, jest w rękach prywatnych, no niemiecko-amerykańskich, nie wiadomo jeszcze jakich. To my oczywiście przy tej okazji mamy wiele nauczek, między innymi takich, że te wszystkie właśnie, na przykład ten nadawca sygnałów telewizyjnych powinien być, mimo że jest to własność, ja uważam, że powinna natychmiast dokonać powinno aktu nacjonalizacji, odkupienia, może nie nacjonalizacji, ale to się do tego sprowadza, odkupienia tej infrastruktury.